Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej lekcji z tej strony A+. Dzisiaj się zajmiemy takim zadaniem odnośnie składania ruchów. Dwa samochody startują z tego samego miejsca. Jeden jedzie na północ z prędkością o wartości V1 równa się 54 km na godzinę, a drugi na wschód z prędkością o wartości V2 równa się 72 km na godzinę. Oblicz wartość prędkości, z którą drugi pojazd oddala się od pierwszego i określ jej kierunek. No dobra. Sytuację mamy następującą. Dwa samochody startują z jakiegoś punktu, powiedzmy A, nie? Jeden, no, oznaczmy go kolorem niebieskim, jeden jedzie na północ z prędkością V1, a drugi na wschód. Widać krótsza ta strzałka, dobra, a drugi na wschód z prędkością V2. Nie? No dobra, chwilę później mamy taką sytuację. Tu gdzieś był ten punkt A. A samochody są już troszeczkę dalej. Tu jest ten, który się porusza z prędkością V1. A gdzieś tutaj ten, który się porusza z prędkością V2. Nie? No dobra, czyli mamy taką sytuację i musimy sobie odpowiedzieć na pytanie przede wszystkim, jaka jest wartość prędkości, z którą drugi pojazd oddala się od pierwszego, ale to za chwilę. Ale mamy określić kierunek, w jakim się oddala drugi pojazd od pierwszego. Czyli jakby siedzimy w pierwszym pojeździe i jak patrzymy, to w którą stronę musimy spojrzeć, żeby dostrzec w każdym momencie ten pierwszy, ten drugi pojazd, nie? Czyli w jakim kierunku on się od nas oddala. A zatem, jeżeli rozważamy to względem pierwszego pojazdu, nie? Czyli drugi pojazd się oddala od pierwszego, ja mam wyznaczyć kierunek, w jakim drugi się oddala od pierwszego, to problem rozważamy tak jakby w układzie nieinercjalnym związanym z tym pojazdem pierwszym, nie? Czyli musimy wyznaczyć w układzie tego pojazdu pierwszego, w którym kierunku się oddala ten pojazd drugi. No dobra, pamiętamy, jak przechodziliśmy do układu nieinercjalnego poruszającego się. Robimy to tak, że odejmujemy od każdego obiektu, Jezu, ale strasznie mi to rysowanie wychodzi, dobra, od każdego obiektu prędkość samego układu, nie? Samego układu odniesienia, dobra. Czyli tutaj gdzieś musimy odjąć sobie V1, to jest nasz wektor minus V1. I wypadkowa prędkość, z którą się będzie poruszała. O, może weźmiemy inny kolor. Wypadkowa prędkość, z którą się będzie poruszał ten samochód drugi względem samochodu pierwszego. Jesteśmy w stanie znaleźć ją tutaj. Nie? Dobra, to jest nasze V. A zatem, jeżeli tutaj była północ, tutaj było południe, no to ten samochód gdzieś się porusza tak mniej więcej na południowy wschód, nie? Ten drugi względem pierwszego samochodu. No dobra, to by była pierwsza część naszego polecenia, nie? Czyli określenie kierunku. Określiliśmy kierunek. To jest tak mniej więcej południowo-wschodni kierunek, coś takiego. I mamy obliczyć wartość prędkości, z którą drugi pojazd oddala się od pierwszego. Czyli wartość tej prędkości V, nie? Tej prędkości naszej V. No i widzimy znowuż, że ponieważ jeden się porusza na północ, drugi się porusza na wschód, to tutaj jest kąt prosty, ponieważ pomiędzy kierunkiem południowo, znaczy no, pomiędzy linią północ-południe, a linią wschód-zachód jest kąt prosty. Zatem tutaj mamy kąt prosty, więc prędkość V możemy w prosty sposób obliczyć stwierdzenia Pitagorasa. V to jest pierwiastek z V1 do kwadratu plus V2 do kwadratu. Jak sobie podstawimy wartości, które nam podali autorzy zadania, to się okaże, że mamy 54 do kwadratu
plus 72 do kwadratu. Kilometry na godzinę już wyjmę przed, czy wyjmę spod pierwiastka, nie? Dobra. To jest taka sytuacja. Sobie to wklikamy w kalkulator, to 54 do kwadratu to jest 2916, a 72 do kwadratu to jest 5180, 184. Po zsumowaniu daje nam to pierwiastek z 8100. No pamiętamy, że pierwiastek z 81 to jest 9, więc pierwiastek z liczby 100 razy więcej, 100 razy większej to jest 90. Ja tutaj pogubiłem jednostki wszędzie. Dobra, kilometr na godzinę. Kilometr na godzinę. I kilometr na godzinę. Zatem rozwiązaliśmy tak naprawdę całe zadanie. I okazuje się, że pojazd drugi oddala się od pierwszego w kierunku, no tak, gdzieś w zbliżeniu południowo-wschodnim, z prędkością o wartości 90 km na godzinę. Dobra, dziękuję Wam serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że wszystko jest zrozumiałe. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału na YouTubie, a plus do lajkowania naszej strony na Facebooku i do usłyszenia na kolejnych lekcjach.